Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś porozmawiamy sobie o produktach do opalania. Tak, dobrze usłyszeliście. Jeśli mamy się opalać, to robimy to świadomie. Skoro dbamy o naszą twarz i pielęgnację świadomie, wybieramy produkty świadomie, to tak też powinno być w stosunku do opalania. Czyli korzystamy z produktów, które są przebadane dermatologicznie, które mają wysoką ochronę, 30 lub 50. Absolutnie nie sięgamy po żadnego rodzaju przyspieszacze, olejki, nie wiem, Hip, Johnson, po filtry, które mają faktor 6, 12 czy 15. Korzystamy ze słońca, korzystamy z wakacji, korzystamy z pięknej pogody i chronimy naszą skórę przed promieniowaniem, a przede wszystkim przed rakami skóry i jednym z nich takim najbardziej agresywnym, a mianowicie przed czerniakiem. I dzisiaj właśnie opowiem Wam o moich sprawdzonych 4 produktach, a mianowicie o olejkach, suchych olejkach do opalania, które dostaniecie w cenie do 100 zł, chociaż jeden z nich jest nieco ponad 100 zł, około 110 zł kosztuje. Bardzo często możecie je kupić również na fajnych promocjach, gdzie ceny schodzą nawet o połowę, więc też warto na nie polować. Dodam więcej, te preparaty nie dość, że posiadają świetne składy, to są jeszcze biodegradowalne, nie ma w nich absolutnie żadnych substancji kontrowersyjnych, nie ma w nich szkodliwych, kontrowersyjnych filtrów, takich jak na przykład oktokrylen, dzięki czemu te preparaty, te suche olejki są również bezpieczne do stosowania w stosunku do środowiska wodnego, do ekosystemu. I właśnie są to naprawdę bardzo dobre jakościowo produkty. Dzisiaj fizycznie ich nie posiadam, ale jeśli śledzicie moje media społecznościowe, jeśli śledzicie mnie przede wszystkim na Instagramie, to te produkty będziecie już doskonale znać, dlatego że ja regularnie Wam je pokazuję właśnie w okresie letnim, regularnie do nich wracam, są to produkty sprawdzone, a ponieważ dopiero wybieram się na wakacje w sierpniu, więc tak przed tym wyjazdem zaopatrzę się właśnie w tego typu, myślę, że jeden lub dwa tego typu olejki, bo tak jak mówię, u mnie sprawdzają się rewelacyjnie, ale one też generalnie cieszą się bardzo dobrymi opiniami w internecie. I tutaj nie chodzi mi, słuchajcie, o żadnych influencerów, twórców, tylko opiniami takimi, które pojawiają się właśnie pod tymi produktami na różnych sklepach, na różnych stronach internetowych i nie tylko. No dobra, to zaczynamy. Tak jak mówię, mam 4 olejki, które chciałabym Wam dzisiaj przedstawić. No i mam nadzieję, że któryś z nich Was zainteresuje. Zacznijmy od olejku, który jest najdroższy, czyli właśnie od tego, który kosztuje nieco ponad 100 zł. Kochani, i tutaj pojawia się marka Caudalie. Marka, którą znam naprawdę od wielu lat i też wielokrotnie Wam ją polecałam. Marka, która wydaje mi się, że jako jedna z pierwszych stworzyła linię produktów słonecznych, które właśnie nie zawierają żadnych substancji kontrowersyjnych. Ftalanów, parabenów, silikonów, parafiny. Nie zawierają również kontrowersyjnych filtrów. Wszystkie filtry, które są użyte w tej linii słonecznej, są to filtry nowoczesne, filtry organiczne, takie, które nie szkodzą środowisku wodnemu. Są to również filtry biodegradowalne, więc spokojnie możecie pojechać na wakacje nad morze, jakieś tropiki, nad jeziora i tak dalej i nie będziecie się obawiać, że te filtry mogą zaszkodzić właśnie środowisku wodnemu. Oczywiście nie ma w nich również mikroplastiku, zresztą w żadnym z tych produktów nie ma mikroplastiku. I olejek od marki Caudalie, suchy olejek, zawiera filtr 30. Zwróćcie teraz uwagę na to, co znajdziemy w składzie tego produktu. I mamy tutaj emolienty, nowoczesny filtr organiczny, olej sezamowy, kolejny nowoczesny filtr organiczny, związki zapachowe, olej winogronowy, 3 nowoczesne filtry organiczne, witaminę E, wyciąg z nasion winogron, olej słonecznikowy, witaminę E, beta-sitosterole, skwalen, naturalne zapachy, konserwant i kolejnych 5 zapachów. Widzicie to? Skład jest genialny, skład jest świetny.
bardzo duża ilość substancji promieniochronnych, czyli właśnie tych nowoczesnych filtrów organicznych. Mamy oczywiście zapachy i zaraz do tego przejdziemy, ale mamy również antyoksydanty. A antyoksydanty, jak wiecie, wymiatają wolne rodniki z naszego organizmu. I połączenie antyoksydantów plus do tego jeszcze wysoka ochrona sprawia, że mamy naprawdę świetną ochronę dla naszej skóry. Czyli chronimy ją właśnie przed tym promieniowaniem, chronimy ją przed fotostarzeniem, no i oczywiście chronimy ją przed rakami skóry. No dobrze, dlaczego ten olejek jest taki ciekawy? Po pierwsze, jak już powiedziałam, świetny skład, świetne filtry, produkt biodegradowalny, wodoodporny. Po drugie, zapach. Słuchajcie, pierwszy raz, kiedy powąchałam w ogóle całą tę serię, i to było na evencie kosmetycznym, evencie właśnie marki Caudalie parę lat temu, to moje pierwsze skojarzenie z zapachami tej całej linii słonecznej było bardzo podobne do produktów marki Nuxe i pewnie też większość z Was kojarzy ich kultowy olejek, suchy olejek do ciała lub ten olejek w wersji z drobinkami. One mają taki fajny, charakterystyczny zapach. W ogóle tam jest też taka linia miodowa, która ma bardzo podobny zapach. No i tutaj troszeczkę jest taka podobna nuta. Bardzo taka wakacyjna, ciepła, przyjemna. Ten zapach szybko ulatnia się ze skóry, ale mamy fajne opakowanie, bo mamy tutaj butelkę z atomizerem, czyli mamy spray. Spryskujemy sobie ciało tym olejkiem, następnie go rozprowadzamy. To, co jest właśnie fajne w tego typu olejkach, takich olejkach suchych, to właśnie przede wszystkim te opakowania, które są wygodne, bo mamy spray, rozpylamy go sobie na naszym ciele. Nic nam się absolutnie tutaj nie klei, nie wydostaje z tubki, nie jest to forma kremu. Z drugiej strony suchy olejek, jak sama nazwa wskazuje, jest to produkt suchy, czyli po nałożeniu na skórę rzeczywiście widać taką warstwę olejową, ale jest ona sucha po dotknięciu, przez to też nie brudzi naszych ubrań, absolutnie się nie klei i taki właśnie jest ten olejek od marki Caudalie, czyli mamy bardzo dobry jakościowo produkt, bardzo dobry skład, świetny produkt, bezpieczny, przebadany, z antyoksydantami, o przepięknym zapachu, w dużej butelce, całkiem wydajny, z atomizerem, bardzo dobra aplikacja, naprawdę godny uwagi produkt. Jeśli lubicie markę Caudalie, jeśli lubicie te kosmetyki, to również zerknijcie na pozostałe produkty z tej linii słonecznej, które są również bardzo ciekawe, mleczka do ciała, takie mleczka w tubkach do twarzy, produkty rozświetlające, naprawdę warte uwagi. Teraz przejdziemy do drugiego olejku i jest to moje odkrycie zeszłego roku. Też ten olejek pokazywałam Wam na Instagramie, a ostatnio nawet miałam okazję wziąć udział w bardzo ciekawej konferencji marki SVR. Tak, jest to marka dermokosmetyków, marka, która tworzy bardzo fajne preparaty. Zresztą ostatnio w tych moich filmach, gdzieś gdzie tutaj sobie rozmawiamy o różnych produktach ochronnych i nie tylko, bardzo często w komentarzach piszecie mi, że jednym z Waszych ulubionych filtrów ochronnych, filtrów 50, jest między innymi filtr od marki SVR, ten film, taki filtr blur, czyli dający taki piękny, wygładzający efekt na skórze. Marka ma w ofercie również bardzo ciekawy filtr w postaci żelu. W ogóle ja już o marce SVR opowiadałam Wam w oddzielnym filmie. Natomiast uważam, że jedną z takich właśnie bardzo ciekawych linii w ofercie marki jest właśnie ta linia słoneczna. I biorąc udział w tej konferencji, która miała miejsce w ostatnim czasie, dowiedziałam się niesamowicie ciekawych rzeczy. Między innymi tego, jak bardzo marka zwraca uwagę na skład i filtry, które znajdują się w tych produktach, na to, że muszą być to preparaty biodegradowalne, że muszą być one
bardzo dobrze przebadane pod każdym względem, a zwłaszcza dla osób, które posiadają skórę wrażliwą i skórę nadwrażliwą na działanie słońca. Czyli też takie, które no nie mogą się opalać, muszą bardzo uważać, takie, które bardzo, u których bardzo szybko pojawia się rumień i zaczerwienienie, podrażnienie takie słoneczne. Oferta marki SVR, jeśli chodzi o tę linię słoneczną, bardzo się rozbudowuje i znajdziemy tam naprawdę wiele ciekawych produktów. Natomiast jeśli szukacie czegoś do opalania, to tutaj pojawiają się dwa olejki do opalania, natomiast moim zdaniem najciekawszy olejek to jest właśnie ten, o którym Wam dzisiaj opowiem. Taki w formie dwufazowej, który należy przed użyciem bardzo dobrze wstrząsnąć. On ma przepiękny zapach, który też szybko ulatnia się ze skóry. Świetną formułę, rewelacyjny skład i od niego właśnie zaczniemy. Moi drodzy, i sami zobaczcie. Mamy w składzie tego olejku wodę, 4 suche emolienty pochodzenia naturalnego, 3 nowoczesne filtry organiczne, niacynamid, stabilizator, ekstrakt z arnoty właściwej, olej sojowy, emulgator, ekstrakt z pieprzycy siewnej, olej słonecznikowy, witaminę E, emolient, regulator pH, stabilizator, 2 konserwanty i związki zapachowe. Nie ma tutaj absolutnie mikroplastików, parabenów, silikonów, parafiny, kontrowersyjnych filtrów, kontrowersyjnych konserwantów i całej reszty. Mamy naprawdę fantastyczną formułę tego preparatu i tutaj uwaga, ochrona, którą uzyskujemy, jest to 50. Mamy ten faktor 50, więc naprawdę bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem. No i właśnie, ten suchy olejek również ma opakowanie z atomizerem, więc bardzo ładnie się rozpyla na naszej skórze. Możecie go stosować również na twarz i na włosy. Dobrze chroni, nie powoduje żadnego podrażnienia, pieczenia, zaczerwienienia. Bardzo ładnie się rozprowadza na skórze, nie pozostawia żadnej lepkiej, tłustej warstwy. Natomiast mamy tę taką delikatną warstwę olejową na naszej skórze. Jest wodoodporny, jest biodegradowalny. Naprawdę genialny olejek, który dostaniecie w cenie do 100 zł. Ale tutaj też, tak jak mówię, polecam Wam sprawdzać oferty w aptekach, nawet na stronie producenta, na stronie marki, bo bardzo często tę linię słoneczną możecie dostać w świetnej cenie. Lecimy z trzecim produktem i będzie to marka Aven, czyli mamy kolejną markę dermokosmetyków, ale tym razem mamy tutaj suchy olejek z filtrem 30 i to jest jeden z pierwszych olejków do ciała, po który ja sięgnęłam i który przetestowałam. Bardzo ładny, delikatny zapach, który momentalnie ulatnia się z naszej skóry i znowu mamy to samo, co w przypadku tych wcześniejszych omawianych przeze mnie olejków. Suchy produkt, nie lepi się, nie klei, nie brudzi ubrań. Jest to produkt, który jest w sprayu, w atomizerze, bardzo ładnie się rozprowadza, pryska na całe ciało i również ma bardzo dobry skład. Sami zobaczcie, w składzie tego produktu znajdziemy 3 suche emolienty, 2 tradycyjne emolienty, naturalny emolient, 6 nowoczesnych filtrów, wodę termalną Aven, związki zapachowe i tutaj mamy olej słonecznikowy, uwodorniony olej rycynowy, witaminę E i emolient. Widzicie? Żadnych kontrowersji. Mikroplastików, silikonów, parabenów, talanów, parafiny i całej reszty. Mamy bardzo dobre emolienty, które będą dawały ten efekt nawilżenia. Mamy bardzo dobrą ochronę, świetne filtry. Marka Aven też już od kilku lat bardzo intensywnie mówi o tym, że tworzy swoje produkty, które mają być biodegradowalne, z poszanowaniem dla środowiska wodnego. Więc to też jest bardzo ważna sprawa. Te filtry, w ogóle cała marka, korzysta z wody termalnej Aven, a jak wiemy, jest to woda, która ma bardzo dobre właściwości dla naszej skóry. No i oczywiście, co tutaj mogę dodać więcej? Produkt, który będzie idealny dla skóry wrażliwej, do każdego typu skóry, ale właśnie będzie chronić przed promieniowaniem. Mamy tutaj tą protekcję 30. Bardzo ładnie rozprowadza się na skórze. Ty, tak jak mówię, delikatnie pachnie, ale ten zapach ulatnia się momentalnie ze skóry. Bardzo przyjemny i kolejny fajny produkt, który dostaniecie w cenie do 100 zł, przebadany dermatologicznie. Jak dla mnie bomba.
No i moi drodzy, na zakończenie coś, co może Was wyjątkowo zaintrygować, a zwłaszcza te osoby, które uwielbiają się opalać i nadal mają w głowie coś takiego, że jeżeli rozmawiamy o wysokiej ochronie przeciwsłonecznej, no to oczywiście nie opalimy się kompletnie, nie ma o tym mowy. Oczywiście to jest, zaraz do tego jeszcze wrócę, to nie jest prawda. Ale tutaj chciałam Wam przedstawić olejek, suchy olejek od marki, ochronny olejek od marki Bioderma, który też jest olejkiem przyspieszającym i przyspieszającym opalanie i utrwalającym opaleniznę. Tak, kochani, dobrze usłyszeliście. Są takie produkty, które są bardzo dobrze przebadane, które mają świetne składy, które chronią nas przed promieniowaniem, a jeszcze dzięki którym możemy uzyskać naprawdę ładną, zdrową opaleniznę. No dobrze, zwróćmy uwagę na to, co jest w składzie tego preparatu od marki Bioderma. I tutaj zaczynamy od 4 emolientów, 5 organicznych filtrów, mamy również filtr chemiczny, mamy olej z trukwy egipskiej, kwas olejnowy, który jest tłustym emolientem, witaminy C, olej sojowy i związki zapachowe. No sami zobaczcie, skład jest bardzo prosty, jest krótki, mamy ochronę przed promieniowaniem, bo mamy bardzo dobre filtry, żadnych substancji kontrowersyjnych, powtórzę to jeszcze raz. Mikroplastiku, silikonu, parabenów, talanów, parafiny i całej reszty. Mamy produkt, który jeszcze dodatkowo posiada witaminę C, czyli mamy wzbogacony produkt o antyoksydanty i mamy produkt wzbogacony o ekstrakt, który będzie dawał nam ładną opaleniznę, będzie ją utrwalał, ale też przyspieszał. Co Wy na to? I tutaj znowu podkreślę, że mamy opakowanie z atomizerem, więc bardzo dobra, fajna aplikacja. Produkt suchy, suchy olejek, czyli znowu nie będzie nam dawał takiej lepkiej, tłustej warstwy. Natomiast tutaj trzeba z nim uważać, jeśli chodzi o ubrania. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej sprawdza się na przykład na plaży, kiedy chcemy się opalać, lub w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie zakładamy sobie kostium kąpielowy, dlatego że on może delikatnie brudzić ubrania. Natomiast słuchajcie, ten olejek sprawia, że nie opalamy się na czerwono, zresztą wszystkie pozostałe również tak działają. Opalenizna jest bardzo ładna, równomierna i rzeczywiście fajnie się pojawia, a do tego chroni nas przed tym promieniowaniem, chroni nas przed tym podrażnieniem, zaczerwienieniem, rumieniem. Wpływa antyoksydacyjnie, bardzo ładnie pachnie, to też muszę podkreślić. Pewnie część z Was zauważy momentalnie ten zapach i bardzo Wam się spodoba, bo jest to taki zapach kojarzący się właśnie z wakacjami. No słuchajcie, w cenie też, tak jak mówię, do 100 zł, ale bardzo często można go dostać na promocjach. Świetny produkt, który stworzyła również marka dermokosmetyków. Moi drodzy, i tutaj na zakończenie dzisiejszego filmu chciałabym jeszcze nawiązać do jednej ważnej sprawy. Często słyszę o tym, że jeśli stosujemy wysokie filtry, to się nie opalamy. Moi drodzy, 50 czy 30 filtr, 50, 30 to nie są blokery słoneczne. One nie blokują w 100% naszej, nie blokują w 100% promieniowania. Jest tam taki mały margines procentowy, który sprawia, że mimo wszystko, stosując tego typu filtry, będziemy się opalać. Ale uwaga, to co to jest najważniejsze w tym wszystkim. Będziemy się opalać, jak to się mówi, zdrowo. Czyli będzie wytwarzała się melanina w naszych komórkach. Będzie wytwarzała się witamina D, o co też bardzo często mnie pytacie. Natomiast nie będzie dochodziło do podrażnień, nie będzie dochodziło do poparzeń i nie będzie dochodziło do rumienia. Bo te trzy ważne punkty, podrażnienia, rumień, wysoki rumień, zaczerwienienie, poparzenie, to właśnie one mogą przyczyniać się również do powstawania różnego rodzaju raków skóry, w tym czerniaka. Już nie mówiąc o tym, że dochodzi do uszkodzenia komórek naszej skóry. No i słuchajcie, jeśli świadomie podchodzicie do tego, żeby dbać o skórę twarzy, żeby ta pielęgnacja była dobra, zdrowa, bez żadnych substancji kontrowersyjnych, to stawiajcie również na taką samą ochronę w przypadku waszego ciała. Nikt nie mówi, że macie się chować pod parasol. Możecie
korzystać z tego, że mamy lato, że mamy wakacje, że mamy piękne słońce, piękną pogodę, odpoczywać, cieszyć się tym, ale równie dobrze chronić nasze ciało, chronić naszą skórę, chronić się przed tym promieniowaniem, przed zbyt wczesnym fotostarzeniem, przed rakami skóry. To jest bardzo, ale to bardzo ważna sprawa. Ja, tak jak Wam już wiele razy wspominałam, ja generalnie się nie opalam, natomiast już od kilku dobrych lat. Natomiast zawsze, kiedy wyjeżdżam na wakacje, kiedy jadę do Włoch, muszę mieć ze sobą produkt z wysokim filtrem, czy to 30, czy 50, którym mimo wszystko spryskuję moje ciało. I słuchajcie, nie ma takiej opcji, żebym ja po wakacjach wróciła biała, tak jak przyjechałam, to tak wracam. Nie, zawsze się opalę, ale już od wielu lat zauważyłam, że nie mam problemu z takim, z taką wysypką, która pojawiała mi się bardzo często na dekolcie, kiedy się opalałam, że nic mnie nie swędzi, że absolutnie nie schodzi mi skóra, że ta skóra jest jakoś wyjątkowo przesuszona, że pojawiają się jakieś przebarwienia, co też jest bardzo istotne. Ja nie mam kompletnie, słuchajcie, żadnych przebarwień na twarzy czy w jakichś innych miejscach, które są spowodowane słońcem. Dbajcie o to. Korzystajcie ze słońca świadomie, korzystajcie z lata świadomie i sięgajcie po dobre produkty, takie, które są przebadane dermatologicznie, które są wskazane dla osób posiadających skórę wrażliwą, dla osób, które cierpią na problemy właśnie różnego rodzaju dermatozy i nie tylko, problemy związane ze słońcem, z tym promieniowaniem. Pamiętajcie o tym, że coraz więcej marek stawia na dobre filtry, nowoczesne filtry, które nie są kontrowersyjne. Marki zaczynają zwracać ogromną uwagę na to, żeby produkty były biodegradowalne, żeby nie szkodziły środowisku wodnemu, żeby nie były toksyczne i nie szkodziły również nam. Zwracajcie uwagę na składy. Ja dzisiaj przedstawiłam Wam 4 moje ulubione olejki. Oczywiście tych olejków w sprzedaży jest dużo, dużo więcej i przeglądając sobie oferty w różnych aptekach, na stronach i drogeriach, znalazłam bardzo dużo olejków, które mają ochronę 50, ale niestety okazuje się, że część z nich korzysta nadal z na przykład z oktokrylenu, korzysta z jakichś filtrów, które są kontrowersyjne, ale też nie są biodegradowalne. No nie do końca mi się one spodobały, natomiast chciałabym przetestować jeszcze inne produkty, które gdzieś tam sobie znalazłam w internecie, więc może jeśli chodzi o tegoroczne wakacje kupię coś nowego, ale na pewno dzisiaj polecam Wam te sprawdzone i jestem ciekawa, czy znacie któryś z nich, czy korzystacie z takich olejków, czy lubicie tę formę, jeśli chodzi o opalanie, a może preferujecie na przykład kremy lub różnego rodzaju mleczka i chcielibyście, żebym też zrobiła Wam taki film właśnie na temat tego typu preparatów, które mają fajne składy, które są biodegradowalne i które będą dla Was jak najbardziej odpowiednie. Czekam oczywiście na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa!